Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku w Wolfingol TV. Dzisiaj nagrywam dla was vloga, bo pisaliście właśnie w komentarzach, kiedy będzie jakiś vlog. To dzisiaj nagram właśnie vloga z całego mojego dnia, więc zobaczycie. I teraz też się wybieram do sklepu zaraz, żeby kupić coś właśnie na odcinek. Żeby zobaczyć to też bądźcie na bieżąco, no to zobaczycie. I też potem jak już wrócimy do domu, to chyba pojedziemy też nagrać covera. Nie wiem, czy wam powiedzieć, jaka to będzie piosenka. Chyba nie. To zachowam właśnie w takiej niespodziance. Zobaczycie, może za tydzień już będziemy mieli tego covera, ale jeszcze chcieliśmy zrobić do tego taki teledysk, wiecie, mały. No to może tak za 2-3 tygodnie zobaczycie. Teraz też będę musiała się uczyć historii, słuchajcie, bo będę miała sprawdzian z drugiego działu. Napiszcie w ogóle, jaki przedmiot w szkole najbardziej lubicie, a jakiego nie. Ja chyba nie lubię najbardziej historii, właśnie dlatego, że jest bardzo dużo nauki, jest bardzo trudne, wam powiem. A najbardziej, nie wiem, lubię angielski i plastykę. Właśnie, i też trochę WF. Więc też piszcie w komentarzu, ja wam dam oczywiście serduszko. Tak, więc przed tym odcinkiem możecie stawić łapeczki w górę, możecie zasubować mój kanał, wpadajcie na mojego Instagrama i na TikToka. W rytmie bluesa moja radość i pogodny duch, a gdy roka głośna nuta, to energii mam, w jazzie chowam swe wspomnienia, no i marzę cały stos. Solu smutki i zmartwienia, także wzruszeń moc. W rytmie bluesa moja radość. Jak mała? Dobrze. Co za piosenkę śpiewasz dzisiaj? Moja pasja. A kiedy będzie można usłyszeć ją na YouTubie? Nie wiem. Pan powiedział, że za tydzień w środę będzie gotowa już piosenka? A jeszcze jakiś teledysk zrobimy do tego? To może za jakieś 2 tygodnie? A jaki utwór? Powiedz jeszcze wszystkim. Moja pasja. Moja pasja. Że my jesteśmy po nagraniu. Możecie pisać, jaką macie pasję. Możecie pisać, jaką macie pasję. I czy znają tą piosenkę Moja pasja, co? Tak, możecie pisać. A my teraz lecimy do naszego domku, którego remontujemy. I będziemy wybierać dzisiaj co? Farby. No. Tak, super. Jakie chcesz kolory w pokoju? Nie wiem. Pamięta. Piszcie może... Jakie mają widzowie farby, co? W pokojach u siebie. Jakie są właśnie kolory? Jakie są kolory teraz, słuchajcie, o, też się pokażę. Jakie są teraz kolory modne? No, w pokojach. Dzieci. Jaki jest różowy? Młodzież. Młodzież, no w sumie 10-latka. O, mama tam się... Tak, tak. No. Mama. Taki jak kolor kurtki mamy, zrobimy. Nie. No. To pa, pa. Słuchajcie, właśnie jesteśmy w Biedronce, teraz sobie idziemy. Zobaczcie, są pop etos tutaj. Chyba nagramy drugą część. Bo się podobała, prawda, widzom? Właśnie, już naprawdę ma dużo wyświetleń. To co bierzemy? Więc to oznaka, wow, że się podobała. Czyli bierzemy całe opakowanie. Bierzemy calutkie. To będzie więc następny odcinek. Możecie czekać już na odcinek. Prawda? Chcecie też. To będzie taki odcinek. A co takiego jest, co panie bramy? No, to są takie małe zabaweczki w środku, tak, ale nie wiadomo, co się trafi. Aha, bo jedno aha jest właśnie dla dziewczynki, te różowe, tak, a są dla chłopczyka. No, nie wiadomo. Nie wiadomo. W środku, tak? Tak. Ktoś rozerwał. No to tak pękają. No. No, fajne rzeczy są, prawda? Jakiegoś mama. Okej. Okay. Dzisiaj widzimy już. Za chwilkę, tak? Idziemy do kasy. Idziemy też jeszcze gdzie? No, słuchajcie, bądźcie z nami dalej do końca, idziemy jeszcze bo gdzieś. Idziemy do koreczku, bo jest tak ciepło. Jest ja tylko wzięłam fiszkę. Nie no wiem, właśnie. Lepiej się czy umiecie jeździć fiszką. Okej, okay, dobra. To my idziemy do kasy szybciutko, prawda? O, jadę. O, tyle gołąbków. Ile gołąbków, one czekają, mamy... Zobacz. My nie wzięliśmy chlebka. Nie wzięliśmy chlebka. Zobaczcie, ja mam tutaj fiszkę w ogóle. No, Nikola się uczy. Nikola się dopiero będzie uczyła jeździć na niej. Ale no, niestety musisz trenować. Trendy? No, gdzie ci będzie wygodniej jeździć. No, chyba
Nie wiem. Jesteśmy w Paryżu, jest bardzo piękna pogoda, prawda? Właśnie jest. Jest cudownie. Chyba ten. Więc trzeba korzystać z takiej ładnej pogody. No, no, no. No. Napiszcie, czy macie jakieś podpowiedzi dla Nikoli, żeby lepiej się jeździło na tej fiszce. Nie? Prawda, Nikola? Uwaga. Oj, uwaga. Sama bym się bała. A my wzięłyśmy właśnie z Nikolą gumy, nie? Balonowe. I po prostu cała buzia jest w gumie, bo taka wielka ta guma. Chodźmy może tu, bo tam są takie dziury, co? Właśnie jesteśmy w takim naszym, widzicie, parku. Jest naprawdę piękna pogoda, jest tak, słoneczko świeci, piękna jest, zobaczy. Niebo jest błękitne, prawda, Nikola? No, pięknie jest. Dobra, jedź. Już mnie zagaduje. Troszkę skręca, nie? Myślała sobie... Dobra, cięcie. Stajemy, że ja... Że, że pojechałaś? Dobra. No! Nikoli upadki na fiszce. No, musisz ćwiczyć. Masz długą drogę przed sobą, także może się nauczysz przy końcu. Słuchajcie, właśnie mieliśmy jechać na pizzę, ale babcia zadzwoniła, że zrobiła właśnie własną ręcznie pizzę. I zobaczcie, jaka ona jest pyszna. I już piszcie w komentarzach, sobie, czy wy też czy lubicie taką... Lubicie, właśnie, jaką lubicie, czy margaritę, czy z pepperoni, czy jakąś, właśnie. Ja już nakładam sobie, będę jadła. Tak, będziemy jeść, nie? Tak. Smacznego! Słuchajcie, właśnie jesteśmy w McDonaldzie na Lola. Zobaczcie, ja sobie wzięłam McFlurry'ego. Mam właśnie z KitKatem i z czekoladową polewą. Z czekoladową polewą? Dobry. Ja może zjadę. Ja już tym miałam. Swojego. Czas na lody teraz, nie? Po pysznej pizzy. Teraz możemy sobie zjeść loda takiego. A piszcie w komentarzach, jakiego wy lubicie McFlurry'ego. Czy były jeszcze ludowe marzenia, czy jakoś. Tak, jeszcze były inne, ale był też Lion. Taki też z McFlurry'ego. Lion, ale można było wziąć z karmelem i z innymi jakimiś rzeczami, prawda? Jeszcze? Tak. No. A Nikola lubi KitKata, tak? Widziałaś? Z czekoladką. Właśnie. Ale zobaczcie, słonko świeci pięknie cały czas. Jest tak ładnie, nie? Wiosna idzie. No, wiosna. Superowo. To my dokończamy lody i lecimy zaraz do domku. I pokażemy wam jeszcze, co dostaliśmy w TK Maxie, prawda? Tak. Słuchajcie, kochani, ja już jestem w domku i bym chciała wam teraz pokazać, co mi babcia kupiła w TK Maxie. Zobaczcie. Ta-dam! To jest taka sukienka. Ona mi się bardzo spodobała. Ona jest w paski. Zobaczcie, tutaj pisze w ogóle. Jest! Takie ładne w ogóle się błyszczy wszystko. To the drill. Tu pisze. To the drill. Tak. Zobaczcie, jaka ona jest piękna, naprawdę mi się bardzo podoba. Bym w ogóle bardzo chciała pozdrowić moją babcię. Pozdrawiam cię! Właśnie, więc jeszcze bym chciała powiedzieć, że przed chwilą się uczyłam właśnie historii. Już się uczyłam, więc mi tylko został Mikołaj Kopernik. Naprawdę, napiszcie, czy już się uczyliście, czy mieliście ten sprawdzian już z drugiego działu, jak ktoś ma takie same... Bo jak nagrywałam TikToka, no coś tam miałam przez chwilę tę książkę od historii, no to pisaliście na TikToku, że macie takie same, niektórzy, że mają taką samą właśnie książkę do historii. Więc już jest koniec tego odcinka, tego vlogu w ogóle, więc jeśli wam się podobało, zostawcie oczywiście łapeczki w górę, możecie zasubować mój kanał, wpadajcie na mojego Instagrama i na TikToka. Więc się z wami żegnam, kochani, papatki!